witam wszystkich serdecznie. Chwilę mi to jeszcze zajmie, zanim przyzwyczaję się do tego całego kręcenia. Tak, jestem przebrana, mam umyte włosy, ponieważ wczoraj nie dałam rady tego nagrać, ale dzisiaj jestem w pełni przygotowana. Tam się pali kadzidełko, żeby oczyścić tą aurę. Więc tak, dostałam w prezencie, dziękuję ślicznie, tą oto piękność. To jest najnowsza z wydanych przed Mattel Barbie. Za dużo spekulacji jest, że to jest odpowiedź na lalki LOL, które są obrzydliwe moim zdaniem. Sorry, jeżeli kogoś uraziłam. Więc będziemy dzisiaj tą piękność odpakowywać, porównywać z starszymi Barbie, które są tam za mną. Mam nadzieję, że to wszystko widać, bo jeżeli nie, to po prostu wybuchnę. To jest już chyba piąte czy dziesiąte moje podejście do tego, naprawdę. Ok, tak wygląda pudełko. To jest jedna z 6 wypuszczonych na razie Barbie. Możecie sobie zobaczyć, o, tył pudełka. To jest właśnie oryginalna Barbie. Do wyboru jeszcze jest ciemnoskóra Barbie i azjatka. Ciuchy i dodatki no, są przepiękne według mnie i bardzo się cieszyłam, że będę mogła ją odpakować. W ogóle tak, pewnie zauważyliście, tu są takie ślimaczki na stoliku. Tak, to są ślimaczki, które odmierzają moje miejsce na kamerę, żebym nie wyjeżdżała, żeby to się Wam ładnie oglądało. Więc tak, omówimy sobie na szybko pudełko. Nie zwracajcie uwagi, ponieważ no już takie do mnie przyszło. Połamane pewnie na magazynie, ktoś po prostu nie szanował tych lalek. Ale dobra, wracając. Pudełko jest z plastiku z kartonowymi wstawkami. Tutaj jest chromowany napis Barbie Extra, taki holo. Tutaj wydaje mi się, że to jest jakaś specjalna naklejka, tam w środku jest... Tak, to jest nalepka z rzeczami w środku. Jedziemy dalej, rozpakowujemy tą dziunię, ślimaków nie dotykamy. A, piękna jest i ta fryzura, te wszystkie detale. A. O. Aha, czyli jednak będę potrzebowała więcej. I to ma otworzyć dziecko? Udało się. Dobra, żeby nie rozwalić za bardzo. Folią odcinamy. Już mogę powiedzieć, że czuję, że ma bardzo fajne ciało. Nie wiem, czy to nie jest jedno z tych made to move, co jest na duży plus. Ile ona ma przypięć? Zapomniałam, że lalki się zawsze rozbrajały jak bomby. Jakimś cudem udało ją się wydobyć z tego pudełka. Wow. Okej, okay. Już moje pierwsze skojarzenia to po lalce, która jest high fashion, spodziewałam się stojaka. Chyba za dużo lalek Monster High. Dobra, zaraz będziemy to omawiać dokładniej. Rozbierzmy ją trochę, żeby lepiej było widać ciało. Cieszę się bardzo, że mam okazję ją ogarnąć, chociaż włosy... Wiesz, jest bardzo specyficzny materiał i nawet mimo tego, że była cały czas w pudełku i nie za bardzo zdążyłam ją jeszcze potargać, już widzę, że szczególnie na końcach tworzą się kołtuny i... Jakieś takie... To nie jest to, co w innych Barbie, w tych starszych Barbie. Ale dobra, dajmy jej szansę, okej. Dobra, już coś zdjęłam. Okej. Tak wygląda bez futra.
dalej. Więc tak, tak jak mówiłam, futro jest naprawdę miękkie, naprawdę bardzo fajne, tylko no najgorsza jest ta poszewka. Słyszycie? Tragedia. Dobra, odkładam tutaj. Na ręku Barbie jest taki oto miś. Jest to kastet? To nie jest ciało made to move, tak jak myślałam, tylko jest to po prostu ciało z bardzo ładną artykulacją. Chociaż nie jestem przyzwyczajona do tego typu ciała. No okej, ale artykulacja, tak jak widzicie, jest bardzo ładna, we wszystkich stawach jest zgięcie tak, jak powinno być. Niedopinające się buty. To jest według mnie lekka tragedia, ponieważ ja strasznie czegoś takiego nie lubię. Okej, lalka ma ubrudzenia już fabryczne, co też nie wpływa dobrze. Chciałam teraz omówić włosy. Włosy, jak widzicie, są falowane. Tutaj są dwa koczki, z tego wychodzą różowe pasemka. Tylko tak jak widzicie, tekstura włosów jest bardzo dziwna. Niektóre są zżelowane, inne nie, niektóre są bardziej pofalowane. Ale końcowa tekstura jest według mnie tragiczna. Może to jest fakt tego, że byłam młodsza, inaczej postrzegałam lalki, wiecie, wyobraźnia działała i te lalki były genialne. Ale jak teraz widzę, jest to tragiczne wykonanie. Widać, że one się już plączą, a co dopiero później będzie na starość, ewentualnie no... jeżeli już damy je dziecku. Okay, omówimy sobie teraz akcesoria. Czyli tak jak już widzicie na samym początku, to są duże srebrne kolczyki. Są wpinane bezpośrednio do ucha lalki. Można je wypiąć. Nie ma z tym chyba większego problemu. Dobra, nie mogę ich tak łatwo wypiąć i nie wiem, czego to jest kwestia, a nie chcę już tej lalki popsuć. Możemy jakieś zaczepy. Dobra, nie będę teraz próbowała. Miejcie to na uwadze, że chyba kolczyków nie da się zdjąć. Widzimy tutaj dwie przymocowane spinki. Srebrne naszyjniki, akcesoria. Oczywiście bodysuit, pod nim nic nie ma. Są tylko numery lalki. Tak jak mówię. Jeszcze minusem dla tej lalki według mnie, o kurde, te kłaczki z tego futra są wszędzie. Są niedopinające się buty. Buty nie wchodzą do końca stopy lalki, co no tworzy nieładny wygląd. Plastik, z którego są zrobione, nie jest jeszcze tak tragiczny, jak myślałam, ale no to nadal wielki minus. Jest to irytujące. Akcesoria, które mamy do lalki, to okulary. Takie coś to jest po prostu paczka cukierków. Nie wiem, czy można to określić torebką, ale chyba taki był początkowy zamysł, patrząc na suwak. Mamy zwierzaczka. Każda lalka ma dedykowanego zwierzaka. No i go tak sobie stawiamy na chmurce i jest po prostu piękny. I korony. Jedna jest, tak jak mi się zdaje, dla tego farfocla. O! I druga chyba też jest dla niego, albo jest dla Barbie. Nie, na Barbie się chyba nie zmieści się na Barbie, dobra. A, bo to są skrzydła dla niego. A, dobra, that make a lot of sense. Tak wygląda ta świnia. Jakby nie mogli wymyślić trochę innych zwierzaków, tak jakby wszystkie inne te Barbie mają. Na przykład ta Azjatka ma takiego superowego psa, który wygląda jak mop, a Barbie ma świnkę. Nie wiem, może to jest tylko mój problem.
Dobra, udało mi się Wam trochę opisać lalkę, akcesoria, które do niej przyszły. Mam nadzieję, że to wystarczy. Dobra, to teraz pokażę Wam makijaż lalki. Sama... Nie podoba mi się ten makijaż. Tak jak czytałam przed otrzymaniem tej lalki, bardzo dużo ludzi skarżyło się na to, że makijaże są rozpikselowane, nie są dopracowane. Że tak jakby ta technika kiedyś malowania tych lalek była innych, teraz to jest chyba naprasowanie, wiecie, takie stempelek. Nie, naprawdę to nie wygląda dobrze. Makijaż lalki jest strasznie tanio wykonany w porównaniu do innych lalek Barbie, które zaraz Wam pokażę. Jest naprawdę źle. Według mnie jakość jest tragiczna. Widać na przykład ułamania, niedociągnięcia przy rękach. Zaraz będę Wam to pokazywać. Okej, ja nie mówię, że lalka jest zła, ale tak jakby... Popatrzcie, widzicie? Każdą teksturę tutaj widać. Te małe kropeczki. Oko jest rozpikselowane, tak samo jak brew, co nie pomaga lalce. Do tego, tak jak mówiłam, artykulacja stawów jest bardzo dobra, tylko są niedopracowania, widać tutaj niedociągnięcia, no nie jest to ładnie zrobione. No, oczywiście dziecku nie za bardzo będzie to przeszkadzało, ale osoba, która kolekcjonuje lalki, chciałaby, żeby to było naprawdę ładnie zrobione. Lalki no już swoje lata mają, ale jak widzicie, makijaż jest o wiele lepiej zrobiony, nie ma żadnych widocznych pikseli. Tutaj na powiece widać brokat. No jest zupełnie inna jakość. Tak samo jak mówimy tutaj o Maripozie, tak jakby jej twarz jest zupełnie inna od poprzedniej. Więc tak, podchodząc do podsumowania, lalka ma bardzo dobry potencjał. Gdyby naprawdę postarali się z makijażem, który no wszystko rujnuje, lalka byłaby naprawdę 8 na 10 według mnie. Ale przez to, że wszystko... A, no właśnie, zapomniałam. Dostaliśmy do lalki okulary, patrzcie. Założymy je i nie widać błędów w makijażu, patrzcie. Lalka stała się z 5 na 10 na 8 na 10. Nie, dobra, ale tak na serio, jest mi bardzo przykro ze względu na to, że oczekiwałam o wiele więcej od tej lalki, od samego Mattela. Ze względu na to, że ostatnio no nie za bardzo przykładał się do robienia swoich lalek. Więc tak jak oceniłam, według mnie lalka zasługuje na mocne 5 na 10, ze względu na to, że akcesoria są w miarę dobrze wykonane, nie ma z tym problemu, ale sama lalka ma bardzo tanie materiały w stosunku do lalek z poprzednich lat. Nie są one przyjemne w dotyku. No najbardziej boli mnie ten makijaż, ponieważ lalka ma naprawdę cudowny potencjał. A ludzie mówią, że nie jest to kwestia samej Barbie, tylko każda lalka z tej linii ma problemy z makijażem. Są niedociągnięcia, czasami gdzieś są niedodrukowania. No szkoda, szkoda, bo naprawdę bardzo dobrze się to zapowiadało. Raczej ta lalka nie zostanie w mojej kolekcji i po prostu ją sprzedam. Ponieważ nie, no nie jest to coś, co się spodziewałam, nie chcę, żeby zajmowała miejsce na mojej półce, skoro mogłabym tam położyć lalkę Monster High, ewentualnie coś disneyowskiego. Mam nadzieję, że to Wam trochę pomogło, rozjaśniło sprawę i jeżeli zastanawialiście się nad kupieniem lalki Barbie Extra, nie odradzam tego. Naprawdę. Jest to specyficzna seria, którą polecam każdemu, ale naprawdę zastanówcie się, ponieważ jeżeli macie... Na przykład zbieracie na coś fajniejszego, zostańcie przy tym. Nie rzucajcie się na te lalki, poczekajcie, aż będą w promocji, bo pewnie tak się stanie. No dobra, to dzięki, żegnam Was. Pa!